Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj y, to, co zapowiadałem, też w komentarzach, czyli dokładne omówienie y, mojej kolekcji banknotów było y, z muzyczką, żeby można było oglądać. A teraz będzie dokładne omówienie, będę mówił co, gdzie, jak i kiedy. Y, no więc, nie przedłużając, dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze, bo to bardzo pomaga zasięgami, no ale również y, rozwija kanał. Jeżeli nie subskrybujesz, no to jeżeli masz ochotę, to bardzo proszę o subskrypcję. A jak nie, to napisz komentarz, również będzie mi bardzo miło. A więc, nie przedłużając, rozpocznijmy na wstępie. Ten klaser, jako że jest bardzo duży, jest dosyć nowy z zeszłego roku, bo mi się jakby nie mieścił w starym to muszę kiedyś nagle o wszystkich moich klaserach, bo ich mam trochę. On nie zaczyna, nie zaczyna się od początku. Tu mam na razie troszeczkę brzydką yy, wszystkie daty, które są tutaj wypisane. Yy, a tutaj są monety, o których też będę musiał coś za niedługo nagrać. A więc dzisiaj będzie o banknotach. Zaczynając. Yy, dwa pierwsze banknoty, czyli jeden z pierwszych banknotów markowych niestety nie udało mi się jeszcze zdobyć generał generał, czyli królestwa generalnego gubernatora, gubernatorstwa warszawskiego, tak chyba będzie najprościej to nazwać. Czyli banknoty, które były polskie po polsku, ale drukowane pod okupacją niemiecką i w klauzulce pisało, że Rzesza Niemiecka ponosi pełno odpowiedzialność za wymianę tych banknotów. Jeżeli chodzi o marki polskie, to wiesz, o te właśnie y, tamte pieniądze. To mam monetę. Y, 10 feningów, o których Wam już y, kiedyś y, pokazywałem. Dokładnie jeden fening. Przepraszam bardzo. Tu jest jeden fening. Y, I to jest na razie jedyna, jeden mój pieniądz z tego okresu. A moje banknoty zaczynają się od y, tego. To jest naprawdę pierwszy banknot. I jest to 1919. W 1919 wydano kilka serii, była to ta, później wydano w lutym tom na której gdzie było 100, 500 i bodajże 1000 zł. I 100 jest dosyć rzadkie, ale taki około 100 zł. 500 jest dosyć popularne, a 1000 i inne nominały są już ekstremalnie rzadkie najczęściej. Polska krowa kasa pożyczkowa i tutaj jest ba banknot z błędem, yy, ciężkiem, więzieniem. I to wam wszystko pokazywałem, i teraz mogę wam pokazać w pełni kolekcję, z której jestem bardzo dumny, czyli cała seria tych marek polskich. Pół, jedna, pięć, są to bardzo powszechne banknoty. Dziesiątka mi się powtarza. Yy, dwudziestka setka, nie było nominału 50 pięćdziesięciu. I tutaj wkraczają wyższe i większe nominały 500, 1000 i największy ba polski banknot 5000. Są to banknoty emisji tzw. Tak zwanej wiedeńskiej, półmarki oraz 5000 z 1920 roku. Yy, przez liczne wojny o granice tak zwane yy, musieliśmy drukować bardzo dużo pieniędzy i to był błąd. Naszych, m, naszego rządu wtedy, przeprowadził wtedy największą bodajże hiperinflację, najwyższy nominał to było y, 100 milionów marek polskich 100 milionów albo 10 milionów, tutaj też y, się poprawiam i y, y, był y, to jeden z większych banknotów, inflacja była wtedy największa, hiperinflacja a y, jeżeli byście chcieli sobie wyobrazić jak trudno było się posługiwać tymi banknotami, to w czasie hiperinflacji ten chleb jeden kosztował 8000 marek. I tym sposobem w dzisiejszych czasach banknoty bez żadnych zgień, czyli nie wiem, stany drugie albo pierwsze są ekstremalnie rzadkie. Jak widzicie tu przełożone, złożone raz, dwa, trzy i cztery. Są to złamania, są one dosyć mocno widoczne. I po reformie Grabskiego um, emitowano trochę próbnych albo mniej powszechnych banknotów z, tym, z Kościuszką i Poniatowskim, które są um, najrzepszymi bodajże banknotami czasu drugierka, które były naprawdę w obiegu. Kosztują one 19 tysięcy na przykład. Yy, I to są już powszechne banknoty po reformie Grabskiego. Stan, no, jak widzicie, nie są zbyt ładne. Te pierwsze moje nominały, no, ten jest zarysowany, ten jest pozwinany więc nie jest to zbyt ładne i będę to musiał zmienić na ładniejsze stany. Chociaż naprawdę ja lubię stany takie koło 2-3. Nie, nie jestem aż tak bardzo fanem w starych banknotach fanów stanów pierwszych, chyba, że chodzi o banknoty świata. No i tak, 2 zł, 26 rok, wcześniej emitowane pod postacią monety. 5 zł tak samo, równoległy, równoległy, równolegle były w obiegu monety banknoty do nawet do 20 zł, a więc 2 zł 36 rok, 5 zł 30 i najstarszy 29 bank polski o tą 10, to była emitowana jakby w dwóch wersjach, na jednej, czyli tej powszechniejszej i y, mamy tu po prostu nominał, y, na, y, bo na znaku wodnym jest Bolesław Robry, więc mamy tutaj nominał, ale na y, w bardziej rzadszym makrocie mamy y, dwie daty. I tutaj nie ukrywam się, posłużę katalogiem. Y, ta rzadsza seria na znaku wodnym przedstawia daty y, 992 oraz 1025. A jeżeli chodzi o polską hiperinflację, najwyższym nominałem było 10 milionów. Nie 100 milionów, tylko 10 milionów. A więc sprostowałem, możemy lecieć dalej. Teraz moje ulubione nominały, czyli dwudziestki. 31 rok i 36 rok Była bankroty. z Emilą Platar, ale w różnych wizerunkach. Warto wspomnieć, że dwudziestka była początkiem planowanej serii, gdzie mieli być polscy bohaterowie narodowi, głównie chodzi o wodzów. Banknoty miały być emitowane w bardzo podobnej kolorystyce i w stylu, ponieważ tego na przykład w drugiej RP nie było, nie było banknotów w podobnym stylu wszystkie były całkowicie różne od siebie. I tutaj też Wam znajdę, jak wyglądał ten planowany banknot o nominale. 50 zł z generałem Dąbrowskim. Więc jak widzicie, dosyć był podobny, może lepiej że dla że były różnorodne banknoty i 50. Bardzo podobne też były w 20 bodajże 4 roku 20 złotówki. I ostatnim najwyższym nominałem, pomijając 500 zł z kościuszką, które wydawano we wrześniu 1939 roku, no to 100 zł. Chodzi o tą serię oczywiście, no bo to różnie można interpretować. Niektórzy powiedzą, że najwyższym nominałem tu GLP było 100 i niżej 1000 i niżej 10 milionów. No to zależy. Było o dwóch datach, tu jest powszechnie za 1934 rok. Co ciekawe, kiedyś u Babki znalazłem połówkę tego banknotu. Książę Józef Poniatowski, Józef Mechowicz zaprojektował na znaku wodnym królowa Jadwiga. No i sielankowe lata, drugi RP się kończą, mo może nie takie sielankowe, ale kończą się i rozpoczyna się niemiecka okupacja. 41 rok złotóweczka, oryginalnie bolesofroby. Dwójka, którą wcześniej pokazywałem, oryginalnie yy, dobrawa. Piątka praktycznie niezmieniona oprócz znaku wodnego. Dziesiątka też dosyć podobna. Różne się rozmiarami, co ciekawe, to są większe. Dwudziestka Emilia Platek została, ponieważ Polacy yy, okłamali Niemców, mówiąc, że to jest twarz młodzieńca. No i mamy tutaj pomnik Zadeusza Kościuszki. Niemcy też nie zauważyli. Pomnik został zburzony przez okupantów. Dwie wersje 50. -tek. Może nie są to one takie rzadkie, ale też nie zdarzają się często w kolekcjach. Z tego co widzę. Ty takiej bardziej oczywiście tych mniej budżetowych. Pięćdziesiątka rzadsza, 40 rok. W Stanach pierwszych może kosztować nawet 100 zł, więc radzę, radzę poszukać. No, jak widzicie, stan jest znacznie gorszy, a tutaj bardziej powszechna, 41 rok. I też widzicie, że wzorowano się na niewprowadzonym bankrocie z generałem Dąbrowskim. I słuchiennica, i setka. Pierwsza z 1940 roku, druga z pierwszego. I na tej pierwszej jest tak naprawdę reklama generalnej guberni, ponieważ yy, przełączono wtedy okręg lwowski do gubernatorstwa, więc chciano się tym pochwalić. Mamy tutaj lwów. No, i symbol okupacji banknot, który śpiewano w piosenkach, pokazywano w filmach, czyli Gural. Gural, yy, żeby zjednać sobie Gurali w tworzonym Guralnym Wolku, nie udało to się. Yy, góry, nie udało to się Niemcom, ale wydrukowano taki banknot. Yy, to była najniższa cena, jaką można było przekupić Niemca, granatowego policjanta, czy, nie wiem, yy, donosić. I mamy tutaj również yy, widok Morskiego Oka. I teraz trochę mało chronologicznie przeskoczymy sobie on tak kilka dziesiąt lat do przodu. Mam tutaj płony towarowe PKO, za które za, można było płacić między m.in. w Peweksie. No i powszechnie nominały centowe 10 centów, 5 centów, 2 centy yy, i nie, jednego sensu nie mam, ale radzę sprawdzać, bo niektóre nominały mogą być naprawdę drogie. I tutaj przechodzimy do trudnych początków Rzeczypospolitej Ludowej. Jeden złoty 1944 roku, tak zwana emisja lubelska, kiedy to yy, wojska Polski, wojska, Ludowego Wojska Polskiego wkroczyły yy, na terytorium yy, generalnie guberni i zaczęli wydawać banknoty, które produkowano w Moskwie, mamy tutaj rosycyzm. przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest obowiązkowym. I początki lat, y, początki lat y, 50 bodajże i y, pożyczka y, rozwoju sił Polski. I teraz 46 rok, pierwsze takie już w pełni polskie bantoty, złotówka 2 zł 5 zł, 10 zł 20 zł w stanie fatalnym, 50 zł, 50 zł 100 zł i drugie 100 zł z 47 roku, gdyż wyimitowali tak jakby poprawioną emisję. Yy, stan typowa szmatka, kupiłem za 6 zł. I 1000 zł, też 46 rok, więc jak zauważy, zauważyliście, brakuje mi tylko jednego nominału 500 zł do całej serii. I straszna, yy, straszna wymiana walutowa w 1950 roku, kiedy to rząd ludowy wyrolował swoich obywateli, yy, dając straszliwie niepoprawny tak naprawdę w, kurs wymiany. Yy, za 100 starych złotych dostawało się 3 nowe złoty lub nawet jeden nowy złoty. Więc było to naprawdę straszliwe. I wiele Polaków, w tym mojej rodziny, nawet na tym straciła. W sumie chyba wszyscy na tym stracili. Co innego pokazywali oczywiście w propagandzie, gdzie to uśmiechnięty lud polski ochoczo szedł do wymiany. A więc tysiąco złotych z Kopernikiem, tak zwany najbardziej awangardowy polski banknot. No i seria Wielcy Polacy, tego jeszcze nie zbyt rozwiniętego, posadzałem sobie te banknoty, które mam w jak najlepszych Stanach. Nie, nie chcę mi po prostu, na należy kupować jakichś tych banknotów, bo nie podobają mi się one aż tak bardzo, ani nie mają jakichś ciekawych historii za sobą. No i to nie, też nie jest mój ulubiony okres historyczny, jest dlatego wziąłem sobie tylko kilka. 2000 złotych i najwyższym moim nominałem jest 10 tysięcy. Nie są to są bankowe, to umówię. Stara Dwudziestka z 94 roku. Rzadko już można ją spotkać w obiegu. Czasami jeszcze będzie. A tutaj do nowa 20 i 10 w stanie bankowym, którą mi kiedyś wydali w sklepie, dlatego ją trzymam. Yy, I na zakończenie: yy, dwa najwyższe nominały czekają na wydanie na coś innego. Oraz 20, 20 i 23. Dwudziestki kolekcjonerskie. Maria Skłodowska Curie. Yy, Juliusz Słowacki i Józef Piłsudski. Banknoty kolekcjonerskie. Szkoda, że są aż takie drogie, ponieważ można było naprawdę ciekawą kolekcję zrobić. A tak to, to nie jest dla każdego. Podobno ma wyjść kolejny nominal związany z ochroną wschodniej granicy. Ten jest naprawdę to jest, to jest przepiękny banknot. Naprawdę wraz z 10 złotówką w podobnym stylu z Piłsudskim mogliby zrobić podobną serię. Naprawdę mi się strasznie podobają. Te dwa już mniej, ale i tak są naprawdę fajnie zaprojektowane. No i naprawdę, naprawdę ładne. A więc to dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.